Już za chwilę startuje Puchar Świata w kolarstwie górskim, więc postanowiłem, że przyjrzę się trochę zawodnikom i zawodniczkom i spróbuję ocenić, kto może odegrać pierwszoplanowe role w tym sezonie. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj typowanie zwycięzców i konkretnych wyścigów no jest bardzo ciężkie, no może oprócz elity mężczyzn. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka postaci, które mogą odgrywać znaczącą rolę w ogólnym sezonie przez cały rok, może w jakichś pojedynczych wyścigach. I też chciałbym tutaj pokazać kilka sylwetek, które w przeciągu kilku lat mogą jakoś namieszać w generalce Pucharu Świata, czy docelowo też na Igrzyskach Olimpijskich. No jeśli chodzi o elitę mężczyzn, to na pewno tutaj murowanym faworytem jest Nino Schurter i na pewno każda jego przegrana będzie wielką sensacją, zarówno w pojedynczym wyścigu, jak i w generalce, czy w Mistrzostwach Świata. No chyba mało kto dopuszcza taką myśl, że ktoś mógłby Nino zdetronizować. I tutaj to nie będzie żadne zaskoczenie, jeśli on właśnie będzie stawał na najwyższym stopniu podium. No i tak jak mówię, jeśli wydarzy się coś innego, to na pewno dla wszystkich to będzie wielkie zaskoczenie. Niemniej jednak jest kilku zawodników, którzy mogą się o to pokusić. No bo musimy pamiętać, że jest Jarosław Kulchawy, który no jest wielkim zawodnikiem i ma wielką formę zawsze. No i on może zrobić wszystko. Może nie na pierwszym Pucharze Świata, ale w Nowym Mieście no na pewno będzie chciał pokazać, że jest bardzo mocny. A pokazał to m.in. w zeszłym roku na Pucharze Świata w Lanzerheide, gdzie no naciskał Nino bardzo, bardzo mocno. W zeszłym roku także bardzo mocny na trasach MT był Mathieu van der Poel. No i trzeba sobie tutaj powiedzieć, że jakby w zeszłym sezonie on jeszcze nie był tak w 100% sfokusowany na cross country. Teraz mówi, że to jest jego główny cel, żeby tutaj właśnie robić wyniki. No i ja sobie tutaj robię, jeśli chodzi o ten najbliższy Puchar Świata w RPA, małe nadzieje, jeśli chodzi o Mathieu, dlatego że no, chciałbym tutaj zastosować jakąś taką analogię między Woutem van Aertem, któremu bardzo dobrze poszło w Stade Bianche i tak sobie kalkuluję, że może to wynika z tego, że oni są jeszcze w bardzo wysokiej dyspozycji po swoim sezonie przełajowym i tak na, taki start na świeżo może właśnie dla Van der Poela wyjść bardzo dobrze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że on startuje może nie z pierwszej linii, gdzieś tam trochę bardziej ze środka, a zawodnicy mówią, że ta trasa w RPA jest właśnie taka mało do wyprzedzania, że więcej jest singli, no więc będzie miał co robić, będzie miał gdzie gonić i wykazać się swoją techniką. A jeśli chodzi o generalkę Pucharu Świata, no to tam faktycznie powinien w tym roku dużo, dużo mocniej zaistnieć niż w zeszłym roku. No i takie się stawia przed nim wymagania, że będzie wysoko w tym Pucharze Świata, no i że będzie też wysoko na Mistrzostwach Świata. Też bardzo interesuje mnie to, jak w tym sezonie będzie wyglądał Julien Absalon, no bo on ma teraz swój własny team, no i zobaczymy, co będzie tutaj pokazywał na trasach Pucharu Świata. No i kolejna osoba, która może tak trochę z zaskoczenia i mimochodem wskoczyć w top Pucharu Świata i też na Mistrzostwach Świata, to jest Ondrej Cink, no bo on przez jakiś czas nie był na arenie cross country, ścigał się na szosie, no i teraz wraca i to w dosyć dobrym, mocnym teamie. Ma dobrych partnerów do trenowania, więc myślę, że może wykazać się tutaj wysoką dyspozycją. No i mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest dosyć dobry zawodnik, pokazywał to wielokrotnie na Pucharach Świata, że jest bardzo dobrym specjalistą od cross country. No i tak po cichu liczę, że te top 3 będzie kilkukrotnie zaliczał. No, może jakiś medal na Mistrzostwach Świata, to by też było całkiem fajne. Jeśli chodzi o dobre wyniki w Pucharze Świata, no to też trzeba pamiętać o tym, że mamy wielu Szwajcarów, oprócz Nino Schurtera, którzy na pewno będą chcieli pokazać swoją wartość. No i tutaj jednym z nich jest na pewno Thomas Litscher, który był trzeci na Mistrzostwach Świata. No i prawdopodobnie będzie chciał te wyniki teraz na bieżąco powtarzać i pokazać, że no on tutaj przynależy do tego top 3, top 5 jak najczęściej. Mówi się o tym, że właśnie Mathieu van der Poel ma być takim wyznacznikiem zmiany pokoleniowej wśród zawodników cross country, że to jest taka zmiana trochę stylu jazdy i tak dalej.
No i na taką zmianę warty pewnie też liczy Maxime Marot, który chciałby zastąpić na tym topie Juliana Absalona. Już udało mu się to poniekąd w zeszłym roku, no bo był mistrzem Francji. No a zobaczymy, jak teraz poradzi sobie na Pucharze Świata w rywalizacji z Julianem, który w zeszłym roku miał jakieś tam problemy, kontuzje, a w tym roku to może być już taka równoległa i na równym poziomie walka. No i to by było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o elitę mężczyzn. No wiadomo, że kciuki będę też mocno trzymał za Bartka Wawaka i za Marka Kongwa, jeśli się pojawi na którymś z Pucharów Świata, bo w sumie to nie wiadomo, czy będzie jeździł. No i co, przejdźmy sobie do elity kobiet. W zeszłym roku Jana Belomojna dosyć zdominowała rywalizację w Pucharze Świata. Miała tam wiele dobrych występów. Natomiast trzeba pamiętać, że w zeszłym roku wychodziła z takiej pozycji lekkiego underdoga i nikt od niej nie wymagał jakichś wielkich sukcesów. No i dzięki temu pewnie jeździła bez większej presji. Natomiast no, w tym sezonie wychodzi jakby z pozycji numer jeden i to wszystkie zawodniczki będą chciały z nią wygrać. I zobaczymy, jak w tej sytuacji się obroni, jak będzie jej wychodziło ściganie się właśnie z tą presją, która na nią będzie na pewno wywierana. Na pewno tutaj będą zawodniczki z Cross Racing Teamu bardzo mocne, Maja Woszczowska i Landa Neff. Natomiast chciałbym się tutaj trochę bardziej skupić na takich jakichś wyborach trochę mniej oczywistych niż właśnie powiedzmy Ganrita, Anika Langwad. I tutaj chciałem właśnie zwrócić Waszą uwagę na dwie zawodniczki. Pierwsza z nich to jest Kate Courtney, która jest mistrzynią Stanów Zjednoczonych. No i w zeszłym roku startowała w kategorii U23. Miała tam wiele, wiele bardzo dobrych wyników, no bo chyba trzy Puchary Świata wygrała, dwa razy była druga i druga była na Mistrzostwach Świata. No więc no tam gaz niesamowity i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi w rywalizacji z elitą kobiet. Myślę, że w tym sezonie może jakoś tam jeszcze nie wystrzelić, ale do Tokio są jeszcze 2 lata. No więc idąc w tym kierunku może tutaj już odgrywać dosyć dużą rolę. A jeśli jest mowa o Igrzyskach Olimpijskich, no to warto też przypomnieć, że do ścigania wraca Julie Brissett. No i ona też na pewno będzie chciała już tutaj takimi małymi krokami podążać w kierunku Igrzysk Olimpijskich. No natomiast w tym wypadku potrzebujemy trochę cierpliwości i zobaczyć, jak Julie będzie sobie radziła na trasach Pucharu Świata. No bo też start będzie miała trudny, bo nie ma tam zbyt dużo punktów UCI, więc będzie startowała gdzieś tam bardziej z tyłu. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, no to ta trasa w RPA będzie ciężka do wyprzedzania, więc tutaj może być dla niej trudno coś osiągnąć. No ale już kolejne edycje, które są w maju, czyli Albstadt, powinny być pod tym kątem dużo lepsze. Gdzieś tam w kontekście przyszłych startów w elicie kobiet trzeba by zwrócić uwagę na dwie zawodniczki z kategorii U23. I ja tutaj wybrałem Ivy Richards z Wielkiej Brytanii i Zine Frey ze Szwajcarii. Zine Frey jest obecną mistrzynią świata i mistrzynią Szwajcarii. No a to są już bardzo dobre i mocne papiery na to, by móc myśleć o tym, że będzie to dobra zawodniczka w elicie kobiet. Na koniec chciałbym też powiedzieć o dwóch osobach z Polski, no bo też gdzieś tam mamy jakieś talenty, które myślę, że warto obserwować. I tutaj mam na myśli Mateusza Nieborasa, który był w zeszłym roku 15 na Mistrzostwach Świata, co jest bardzo dobrym wynikiem. Wcześniej też w zeszłym roku był pierwszy w Kamptal Classic. No to są takie dosyć dobre wyznaczniki do tego, żeby myśleć gdzieś tam o przyszłości w Pucharze Świata czy na Mistrzostwach Świata. No tym bardziej, że Mateusz teraz jeździ w teamie JBG2, ma dobre zaplecze i jeśli startuje na wyścigu w RPA, no to znaczy, że ta logistyka tam działa, że jest na to jakiś budżet, żeby startować w tych najważniejszych wyścigach i to jest bardzo fajne. Fajnie, że sponsorzy go tak wspierają. No i cóż, no czekamy na fajne wyniki. Natomiast Marlena Drożdżak ostatni sezon w Pucharze Świata skończyła na 13 miejscu. To jest wysokie miejsce, jeśli chodzi o kategorię U23, bo tam jest dosyć ciasno. No i notowała dobre wyniki przez cały sezon w Pucharze Świata. Także czekamy, jakby w tym sezonie też częściej się pojawiała na wyścigach właśnie Pucharu Świata i innych wysokopunktowanych wyścigach.
No i czekamy na dobre wyniki, tak samo. Oczywiście mógłbym tutaj spędzić dużo czasu wymieniając wiele sylwetek zawodników i zawodniczek, którzy mają szansę na walkę o czołowe pozycje w Pucharze Świata. No jakoś tam skupiłem się na takich moich faworytach i zawodnikach, których osobiście sam śledzę i którym kibicuję. Jeżeli macie jakieś inne typy, chcecie się nimi podzielić, to pamiętajcie o tym, że w polu komentarzy możemy sobie podyskutować na ten temat i do tego Was gorąco zapraszam. No a na dzisiaj to już wszystko. Jutro zaczyna się Puchar Świata, wszystko się zweryfikuje po raz pierwszy, no i później są kolejne edycje i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie mi znać, czy to wideo Wam się podobało, używając kciuka w górę pod filmem. Oczywiście, jeśli nie macie jeszcze subskrypcji naszego kanału, no to też bardzo do tego zachęcam. A teraz dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!